Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Za mną stoi nasza Tesla Model S, a obok niej stoi Tesla Model 3 naszego klienta, którego już znacie pewnie z zeszłego roku. Byliśmy odebrać tą Tesla Model 3 w Chorwacji i przywieźliśmy ją do Polski. W tym roku sytuacja się zmienia, jedziemy ją zawieźć do Polski, wracamy samolotem. Jedziemy teraz odstawić naszą S-kę na lotnisko w Pyrzowicach, bo tam za kilka dni wracamy samolotem. I jedziemy trójeczką, zobaczymy, jak wygląda podróż Teslą do Chorwacji w 2022 roku i ile to tak naprawdę kosztuje. Zapraszam do oglądania. Auto jest już umyte, więc możemy jechać w trasę. Na początek porównamy sobie, co pokaże Tesla z uwzględnieniem stacji ładowania Tesli, czyli superchargerów. Zobaczymy, ile łącznie będziemy musieli spędzić po drodze czasu na ładowaniu i zobaczymy, co pokaże Google Maps w telefonie bez ładowania. I zobaczymy, czy faktycznie ta trasa z telefonu byłaby realna do zrobienia bez ani jednego postoju, bo to, co Tesla uwzględni, pamiętajcie, że i tak jadąc autem spalinowym musielibyście się zatrzymać nie na ładowanie w tym przypadku, ale na przerwę, na obiad, na jedzenie, toaletę, kawę i tak dalej. Jesteśmy teraz w Gliwicach i stąd wyjeżdżamy, jesteśmy naładowani w 80% i ruszamy teraz w stronę Czech. Okej, jedziemy w okolice Splitu. Jedziemy dokładnie do miejscowości Omiś, albo Omiś. I tam mamy 1156 km dokładnie stąd. I Google Maps pokazuje nam 11 godzin 34 minuty, a Tesla pokazuje nam... Tesla tutaj nie pokazuje nam czasu, pokazuje czas przejazdu do kolejnej stacji ładowania. Ale... pokazuje nam, że będziemy 22.15, a Google Maps pokazuje, że będziemy 21.45. Więc dziwne to jest, ale Tesla razem z ładowaniem pokazuje, że będziemy pół godziny później niż to, co tutaj widzimy. I ta różnica naprawdę nie jest duża i ja to wiem, tylko chcę to udowodnić w tym filmie, że i tak trzeba się zatrzymać na takiej trasie. Mamy prawie 1200 km, więc przewiduję 3 postoje. Zresztą tak jak Tesla nam to tutaj pokazuje. Pierwszy postój będzie w Brnie w Czechach 35-minutowe, potem będzie w Słowenii 30-minutowe i w Chorwacji 30-minutowe i dojedziemy na 15% do celu. Ruszamy. Jest godzina 10:12. Zobaczymy, o której uda nam się dojechać. Nie przewiduję dłuższych postojów na trasie, raczej tylko takie, które tutaj Tesla nam pokazuje. Chyba że będziemy zmęczeni, to albo się zmienimy, albo może się chwilę zdrzemniemy. Także zapraszam do trasy. Już mamy ponad godzinę opóźnienia, dlatego że miałem spotkanie online jeszcze przed granicą czeską i godzinę spędziłem na spotkaniu, po czym jeszcze usiedliśmy sobie na chwilę coś zjeść. No i już się okazuje, że będziemy przed północą, prawdopodobnie ruch się zwiększa, nasila się, korki są, więc będziemy pewnie po północy. Pierwszy supercharger i już widzę różnicę. Jesteśmy w Czechach i tutaj, jeszcze z tego co kojarzę, to rok temu były superchargery drugiej generacji i było chyba ich mniej. Zmieniło się tutaj na pewno. Teraz mamy tutaj 8 superchargerów trzeciej generacji, co jeszcze przyspieszy czas ładowania, bo spodziewałem się, że tutaj będą ładowarki o mocy 150 kW, a są 250 kW. Podejrzewam, że 250 kW teraz uda nam się przyjąć. Już jestem zadowolony, że nagrywam ten odcinek, bo już jest pierwsze usprawnienie i przyspieszony czas ładowania tutaj. Tego mi brakowało ostatnio właśnie, superchargerów trzeciej generacji. W Chorwacji większość superchargerów pewnie też będzie drugiej generacji, bo V-trójek tam chyba nie ma, chyba że coś się zmieniło, to zobaczymy. Ale to jest naprawdę duża różnica, bo przy modelu 3 to jest jakieś 15 minut szybsze ładowanie, bo model 3 ładuje się 25 minut do 80%, a w przypadku tych słabszych ładowarek to może trwać około 40 minut, dlatego to jest bardzo duże usprawnienie. Tutaj spędzimy około 30 minut, może nawet 25 i lecimy dalej
na kolejne dwa ładowania. Dziewiętnaście minut ładowania i ruszamy dalej. Doładowaliśmy 60% energii, niecałe 20 minut. Drugie ładowanie, jesteśmy już w Wiedniu. Utknęliśmy przed chwilą, znaczy jesteśmy 50 km za Wiedniem. Przed chwilą utknęliśmy w ponad półgodzinnym korku. Tutaj mamy supercharger drugiej generacji, niestety o mocy do 125 kW, bo one nie zawsze mają 150 kW. I tutaj myślę, że z jakieś 20 minut i jedziemy dalej. Jak na ten moment mamy bardzo niskie zużycie energii, aż jestem zdziwiony, bo na całej trasie już ponad 400 km mamy 16,9 kWh, co jest wynikiem naprawdę bardzo, bardzo dobrym. Biorąc pod uwagę to, że cały czas jadę z prędkościami maksymalnymi, nawet, znaczy w sensie dopuszczalnymi, maksymalnymi. Nawet jadę trochę więcej, bo staram się trzymać tłumu, czyli jak jest 130 i wszyscy jadą 145 albo 150, to tak jadę, żeby nie ryzykować też mandatu. I przy takiej szybkiej jeździe jak autem spalinowym, bo tak samo bym jechał autem spalinowym, w ogóle nie patrzę na oszczędzanie energii, to jest naprawdę dosyć sprawna podróż. Oprócz pierwszego ładowania 19-minutowego mieliśmy jeszcze jeden postój na siku i na kawę 10-minutowy bez ładowania. I to jest nasz trzeci postój, nie licząc tego godzinnego pierwszego postoju, który po prostu usunę z tych statystyk. I tutaj 20 minut, teraz system nam pokazuje jeszcze dwa ładowania, teraz prawdopodobnie dopiero o pierwszej w nocy dojedziemy. Ale tak jak mówię, no nie da się szybciej, a trochę jestem zmęczony, więc i tak mam ochotę po prostu się zatrzymać. Tutaj mamy jeszcze obok dwie stacje ładowania, ale widać, że tak jak z Ionity jest i tego ostatnio, ja tą stację pamiętam i tego ostatnio też tutaj nie było. Tutaj mamy 20 superchargerów drugiej generacji i oprócz tego mamy już miejsca przygotowane, tak jak tutaj widzicie, tak jak Ionity to robi na nowe, czyli operator tej stacji ładowania, to jest EVN Wollekraft, nie znam, postawił dwie stacje ładowania, ale zrobił miejsce dla tutaj dwóch dodatkowych i jeszcze tutaj czterech. Nie, trzech. Więc mogą dostawić później w przyszłości z 5 dodatkowych stacji ładowania i to widzę, że coraz częściej jest praktykowane, że przygotowuje się właśnie takie miejsca, się po prostu zaślepia tymczasowo, a potem się w razie potrzeby po prostu dostawia urządzenia ładujące, albo jak się zwiększy moc, bo w Polsce jest ten problem, że nie ma mocy przyłączeniowej, to wtedy jak się osiągnie tą moc, to się stawia urządzenie, ale jakby infrastruktura jest przygotowana i to jest bardzo fajne podejście. Przy każdej stacji ładowania włączam stoper. W tym momencie ładuje mi się już dokładnie 7 minut i po 7 minutach doładowaliśmy 16 kWh, czyli dokładnie tyle, ile zużywamy. I przy superchargerze drugiej generacji wychodzi właśnie 7 minut, żeby doładować zasięgu na 100 km, a przy generacji trzeciej z maksymalną mocą 250 kW, tak jak wcześniej to sprawdziłem, wychodzi około 4 minuty na doładowanie 100 km zasięgu, więc widzicie, jaka jest duża różnica. Po kolejnych 19 minutach kończymy ładowanie. Na następnej stacji ładowania planujemy coś zjeść, dlatego wolimy naładować się tam. Tutaj mamy kolejne stacje ładowania, ultra szybkie. To kilka sztuk, tego też na pewno tu nie było. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Jedno ładowanie w Czechach, jedno ładowanie w Austrii, jedno ładowanie w Słowenii, a tutaj jest przepyszne, przepyszny wegański McDonald's, do którego zawsze chodzimy ładując się tutaj, kolejny już w Chorwacji, będziemy na miejscu. Jesteśmy już tutaj 30 minut, 31 minuta właśnie leci. Mogliśmy jechać już 15 minut temu, auto ma w tym momencie 92% baterii. Ale przez to, że jedliśmy, nie dało się szybciej. Ale auto było gotowe 15 minut temu. I właśnie sobie zdałem sprawę, że dopiero to jest nasze trzecie ładowanie na dzisiejszej trasie. Pierwsze 19 minut, drugie 19 minut i teraz trzecie 30 minut. Ale też mogło być 19 minut, bo albo 15 nawet minut, bo by to w zupełności wystarczyło. Testy co chwilę się tutaj rotują i zmieniają. Ja sobie tak właśnie z Damaris teraz rozmawiałem, że ludzie bardzo boją się nowych rzeczy i
I choćby nie wiem co, nie dało się szybciej skorzystać z toalety, zjeść i naładować samochodu, bo ludzie tutaj sobie siedzą w restauracji samochodami spalinowymi, ale i tak jak im powiem, że do Chorwacji, żeby dojechać elektrykiem z Polski potrzeba 3 ładowania po 20 parę minut, to wszyscy mówią, nie no gdzie tyle ładowania, jak ja tankuję diesla i robię tą trasę na strzała. Ale naprawdę, no chyba nikt tak nie robi, może są jakieś wyjątki, ale zatrzymać się 3 razy na 20 parę minut to jest naprawdę żaden problem. Teraz już byśmy dojechali prawdopodobnie do celu na jednym ładowaniu, ale jeszcze sobie doładujemy gdzieś za chwilę samochód w Chorwacji, więc będzie jedno ładowanie w Czechach, jedno w Austrii, jedno na Słowenii teraz i czwarte będzie już w Chorwacji. Jedno ładowanie w każdym kraju. 94. 32 minuty. Doładowaliśmy zasięgu na około 300 km w trakcie jedzenia tutaj wegańskich burgerów w McDonaldzie. Jesteśmy już w Chorwacji. Po około 10 godzinach od wyjazdu z Polski dojechaliśmy do Chorwacji. Jest to nasze trzecie ładowanie i takie dłuższe ładowanie. Niestety superchargery w Chorwacji mają trochę niższą moc niż te wszystkie inne po drodze. O superchargerach trzeciej generacji, czyli 250-kach możemy zapomnieć. Tutaj mamy supercharger, który ma moc zaledwie 108 kW, a realnie Tesla teraz przyjmuje 90-95 kW, więc jest bardzo słabo. Ale to i tak w sam raz, bo jestem trochę zmęczony, teraz też długi odcinek, prawie 300 km przejechaliśmy, więc teraz mamy jakieś 35 minut przerwy i już koniec. I tak naprawdę na tym ładowaniu ostatnim dojedziemy do Splitu, tam gdzie zmierzamy. W Splicie mamy jeszcze ładowarkę, więc pewnie jak tam dojedziemy, to jeszcze podładujemy samochód, żeby oddać klientowi naładowany, ale jakby widzicie, że dojechaliśmy tutaj tylko i wyłącznie na trzech ładowaniach. 19 minut, potem na czterech, to jest czwarte ładowanie. Czechy, Austria, Słowenia i Chorwacja. 19, chyba pół godziny i tutaj też pół godziny, więc jest całkiem ładnie. Koszt ładowania za chwilę podsumujemy sobie w Splicie, jak będziemy. Od kilku dni jesteśmy w Chorwacji. Ja już sobie podsumowałem całą trasę i wyszedł całkiem niezły wynik. Najpierw powiem wam jeszcze raz, ile się ładowaliśmy dokładnie. 19 minut w Czechach. Później drugie ładowanie 19 minut w Austrii, trzecie ładowanie 31 minut w Słowenii i czwarte ładowanie 42-minutowe w Chorwacji. Cała trasa miała 1200 km około i wydaliśmy na pierwsze ładowanie 115 zł, to jest 607 koron, na drugie ładowanie 18 euro w Austrii, czyli 84 zł w przybliżeniu. Trzecie ładowanie 20 euro w Słowenii, 93 zł. I czwarte ładowanie było najtańsze i to mnie zdziwiło, bo tam naładowaliśmy prawie 80% energii w Chorwacji. Zapłaciliśmy 237 kun chorwackich, tak. To daje 31 zł. To jest w ogóle dla mnie stawka kosmicznie niska. Co prawda moc ładowania była niska, bo tam niecałe 100 kW brało, ale za 31 zł to jest całkiem spoko. Jeszcze tutaj dodam, że w zeszłym roku jeszcze funkcjonowała za darmo sieć stacji ładowania Elen i to było też takie dosyć słynne, że można było elektrykiem do Chorwacji pojechać i tutaj jeździć za darmo. Jednak od tego roku, chyba od początku tego roku, już ta sieć jest płatna, więc już nie ma możliwości, żeby za darmo sobie pojechać elektrykiem i to jest, myślę, że największa zmiana w tym roku w podróżach samochodem elektrycznym do Chorwacji. Dlatego uważam, że teraz bardziej opłaca się korzystać z superchargerów, bo dają wygodę, komfort i pewność ładowania. Ja za 2-3 tygodnie jeszcze raz tu przyjeżdżamy, więc być może zobaczymy, jak wygląda podróżowanie z wykorzystaniem innych stacji niż Tesla. Dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani takim odcinkiem. A całkowity koszt podróży wyniósł 323 zł i wychodzi to mniej więcej 29 zł 60 groszy na 100 km. Bo pamiętajcie, że mówimy tutaj o samochodzie, który ma około 500 koni, ma 4 sekundy do setki, jest piekielnie szybki, wygodny i to nie jest jakieś auto w gazie, więc to jest ważne, że auto z takimi parametrami
zrobiło tak dobry wynik. I tutaj przyjmujemy, że wyjechaliśmy w pełni naładowani z Polski, dlatego te pierwsze kilkaset kilometrów zrobiliśmy za darmo. No co prawda samochód był naładowany, potem go trochę rozładowaliśmy, jeszcze go musieliśmy podładować, ale i tak jak go odbieraliśmy od klienta, on był naładowany, więc to pierwsze kilkaset kilometrów zrobiliśmy za darmo. 29 zł. Czyli 323 zł za 1200 km, nieźle co? Łączny czas ładowania na trasie to jest godzina i 51 minut. Tutaj też muszę zauważyć, że jechaliśmy bardzo szybko w Chorwacji, dlatego ta energia szybciej zjeżdżała i ładowaliśmy się więcej niż potrzebowaliśmy, więc myślę, że bez problemu półtorej godziny byśmy się wyrobili ze wszystkimi ładowaniami na trasie. Poza tym, że się ładowaliśmy, to mieliśmy jeden postój w Austrii na 10 minut i utknęliśmy jeszcze w korku na ponad 30 minut w Wiedniu, więc ten czas i tak wyszedł dłuższy i przyjechaliśmy ze Splitu gdzieś około pierwszej, ale jechaliśmy cały czas, mogę powiedzieć po prostu, że bardzo mało samochodów nas uprzedziło na całej trasie i to jest chyba tutaj kluczowe. To było na tyle w tym odcinku, tak jak mówiłem, niedługo wracamy tutaj, chcemy objechać całą Chorwację wzdłuż i wszerz, może nie wszerz, ale wzdłuż, więc spodziewajcie się kolejnych filmów wkrótce. Ja Wam dziękuję za oglądanie i dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, do zobaczenia, cześć! You don't change at all.